40 powodów, dla których nie jestem zielonoświątkowcem ani charyzmatykiem. Część piąta. Dzisiaj chciałbym się zająć tak zwanymi proroctwami i objawieniami. Jest to kolejny powód, dla którego nie mogę być ani charyzmatykiem, ani zielonoświątkowcem, ponieważ nauczanie w tym zakresie tych ruchów odbiega od Słowa Bożego. W Księdze Ozeasza, Ozeasz 4 rozdział, 6 werset, czytamy: lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Tak powiedział niegdyś Bóg do proroka Ozeasza. Niestety również i dzisiaj można zauważyć brak znajomości myśli Bożych u wielu chrześcijan. U wielu chrześcijan, ilu wierzących byłoby w stanie wytłumaczyć na przykład co Pismo, zwłaszcza zaś Nowy Testament, rozumie przez pojęcie proroctwa. Niemniej jednak znajomość biblijnego znaczenia tego słowa jest absolutnie konieczna, absolutnie niezbędna, aby móc we właściwy sposób ocenić wiele fałszywych wyobrażeń i nauk. Iluż prawdziwych wierzących daje się zafascynować zapewnieniami charyzmatyków, zielonoświątkowców o ich rzekomych proroctwach i objawieniach. Trzeźwość jest absolutnie konieczna i na wagę złota. Jeszcze dziś powinniśmy brać przykład z Berejczyków, którzy przyjęli słowo z całą gotowością i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, 11 werset. I proroctwa to jest właśnie jeden z tych elementów. Chciałbym, żebyśmy się zastanowili, jakie znaczenie mają występujące w Nowym Testamencie pojęcia proroka, czyli profetes, proroctw oraz prorokowania. Wszystkie te słowa należą w języku greckim, podobnie jak w polskim, do jednej rodziny wyrazów. Rozpowszechnionym, ale niesłusznym, przekonaniem, zabobonem, przeświadczeniem, przesądem jest to, że prorok to ktoś, kto przepowiada wyłącznie wydarzenia przyszłe. No więc to nie jest prawda, że prorok to ktoś, kto przepowiada wyłącznie wydarzenia przyszłe. Jeśli przeczytamy na przykład starotestamentowe księgi proroków Jonasza czy Aggeusza, daremnie szukalibyśmy w nich tego rodzaju wypowiedzi, które zapowiadają przyszłość. Jonasz otrzymał zlecenie, aby wezwać do pokuty mieszkańców Niniwy. Mówiąc językiem dzisiejszym, moglibyśmy nazwać go ewangelistą. Co się tyczy Aggeusza z kolei, Bóg posłał go do duchowo otępiałej resztki ludu izraelskiego, która powróciła z niewoli babilońskiej, aby ją przebudzić i wezwać do zawrócenia do Pana. Jedynie ostatnie z jego czterech przemówień skierowanych do ludu zawiera zapowiedź czasów ostatecznych i przyjścia Mesjasza, jak mówi Aggeusza, 2 rozdział 21 do 23 wersetu. To prawda, że większość starotestamentowych proroków, Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, Daniel i inni, także wspomniany przed chwilą Jonasz, choć nie mówił, to przez swoje zachowanie wskazywał na śmierć i ukrzyżowanie i zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa. Więc większość starotestamentowych proroków, Izajasz, Ezechiel, Daniel, Jeremiasz, mówiło o czasach przyszłych. Niezależnie od tego, nie to jest główną cechą rozpoznawczą proroka. Eliasz i Elizeusz przede wszystkim zwracali się do sumień Izraelitów. Na początku swojej służby Eliasz wypowiedział znamienne słowa: jako żyje Pan, Bóg Izraela, przed którego obliczem stoję. Pierwsza Królewska 17:1.
jako żyje Pan, Bóg Izraela, przed którego obliczem stoję. Wypowiedź ta zawiera sedno proroczej służby. Prorok to ktoś, kto znajduje się w bezpośredniej obecności Boga i praktycznej społeczności z Nim. Ta zażyła, bliska społeczność uzdalnia go do wypowiadania prawd, które są bezpośrednim objawieniem myśli Boga i które stawiają jego słuchaczy w Bożym świetle, obnażając ich rzeczywisty stan. Tak też Piotr apelował do wierzących. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Pierwszy list Piotra, 4 rozdział, werset 11. Tak, ten fragment oznacza, że wierzący powinien przekazywać dalej słowa, które otrzymuje ze swojej praktycznej społeczności z Bogiem i które są dostosowane do duchowego stanu ich słuchaczy. I to jest bardzo ważne w ten sposób, że bezpośrednio dotykają sumień. Tak, sumienia są kluczowe. Greckie słowo logia, oddane tutaj jako słowa, słowa Boże, oznaczało w greckiej kulturze także wyrocznię bóstw pogańskich. Służba nauczyciela skierowana jest przede wszystkim do wierzących, którzy są usposobieni duchowo i posiadają zainteresowanie sprawami i myślami Boga. W przeciwieństwie do tego służba proroka sięga także do sumień tych, którzy są nieduchowi lub zobojętniali. Jest więc różnica między nauczycielem a prorokiem. Lecz jeśli wszyscy prorokują, a wejdzie jakiś niewierzący albo zwykły wierny, wszyscy go badają, wszyscy go osądzają, skrytości serca jego wychodzą na jaw i wtedy upadłszy na twarz odda pokłon Bogu i wyzna, prawdziwie Bóg jest pośród was. Pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział 24 do 25 wersetu. Więc myślę, że tutaj po tym krótkim wyjaśnieniu będzie nam łatwiej, będzie nam bardziej prosto zrozumieć właściwe wypowiedzi 14 rozdziału 1 listu do Koryntian na temat prorokowania. We fragmencie tym 14 rozdziału 1 listu do Koryntian apostoł Paweł ostrzega wierzących w Koryncie przed przecenianiem daru mówienia językami i wzywa ich do tego, aby zabiegali o dar prorokowania. Dążcie do miłości, albo ścigajcie miłość. Starajcie się też usilnie o dary duchowe. Albo dążcie do miłości lub ścigajcie miłość, skoro staracie się usilnie o dary duchowe. A najbardziej o to, aby prorokować. Pierwszy list do Koryntian 14:1. Zdolność prorokowania jest darem łaski Bożej. Koryntianie mieli przede wszystkim dążyć właśnie do tej służby. Służba ta ma jednak swoją cenę, swój koszt, gdyż wymaga od prorokującego bliskiej społeczności z Panem Jezusem Chrystusem. Kto wykonuje ten rodzaj służby, to mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu, a kto prorokuje, zbór buduje, czyli mamy zbudowanie, napomnienie, pocieszenie, budowanie zboru. A co do proroków, to niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech osądzają. Przede wszystkim niech osądzają samych siebie, ale też oczywiście słowa proroków. Możecie bowiem kolejno wszyscy prorokować, aby się wszyscy czegoś nauczyli i wszyscy zachęty doznali, o czym mówi 29 i 31 werset. Służba ta więcej niż jakakolwiek inna ma na celu praktyczne wzmocnienie życia wiary miejscowego zboru oraz jego poszczególnych członków. Nie trudno nam zatem zrozumieć, dlaczego apostoł Paweł napisał: większy jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami, o czym mówi nam pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, werset 5.
Niemniej jednak również i ta służba, jak każda inna, podlega ocenie pozostałych wierzących. Zgodnie ze świadectwem Nowego Testamentu prorokowały również siostry, o czym mówi nam Dzieje Apostolskie 21:9, 1 Koryntian 11, rozdział 4 do 5 wersetu, ale czyniły to poza zgromadzeniami wierzących, bo w zgromadzeniach wierzących, według Słowa Bożego, kobietom przystoi milczenie, o czym mówi 1 list do Koryntian 14, rozdział 34 do 35 wersetu. Drugą kwestią nadużywaną przez ruch charyzmatyczny i zielonoświątkowy są objawienia. W fazie początkowej Kościoła Bożego na ziemi dar proroków posiadał szczególny status, bliski stanowisku apostołów. W pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdział 28 do 29 wersetu, prorocy występują jako drudzy na liście darów, jakie daje Bóg. Przypomnę, Efezjan 4:11, a Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po drugie proroków, po trzecie nauczycieli. W liście do Efezjan, 2 rozdział, 20 werset, apostołowie i prorocy nazwani są fundamentem Bożej budowli. Tak mamy udokumentowane to w Słowie Bożym i możemy to przeczytać. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Powód tego szczególnego stanowiska, jakie prorocy zajmowali razem z apostołami, znajdujemy w liście do Efezjan 3 rozdział 5 werset. W wersecie tym, Efezjan 3 rozdział 5 werset, mowa jest o tajemnicy Chrystusa. Tajemnicy Chrystusa, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona Jego świętym apostołom i prorokom. Prorocy Nowego Testamentu otrzymali objawienia od Boga, które były niezbędne do budowania i pouczania Kościoła Bożego. Sprawy, które zostały objawione prorokom i apostołom, były dotąd zakrytymi tajemnicami. Tak objaśnia nam to Słowo Boże. W tajemnicach tych mądrość Boża oraz całe bogactwo chwały Bożej zostały pokazane, objawione wierzącym, żyjącym w danym czasie łaski. I to mamy opisane w pierwszym liście do Koryntian 2:7 oraz Kolosan 1 rozdział 26 werset. Biblia, Pismo Święte, mówi o tajemnicy Ewangelii widocznej w Efezjan 6 rozdział 19 werset oraz o tajemnicy Chrystusa, także uwidocznionej w Efezjan 3 rozdział 4 werset i w Kolosan 4:3. Tajemnica ta obejmuje chwałę Chrystusa, Syna Człowieczego, po prawicy Bożej oraz zjednoczenie wierzących, którzy należą do Jego ciała, z Nim, który jako głowa ponad wszystkim dany został swemu zgromadzeniu, czyli Kościołowi. Wszystkie prawdy, które powiązane są ściśle z tą wspaniałą tajemnicą, zostały objawione prorokom Nowego Testamentu przez Ducha Bożego oczywiście. Oczywiście nie stało się to za jednym razem, lecz stopniowo na przestrzeni pierwszego stulecia naszej chrześcijańskiej ery. Apostoł Paweł był szczególnym narzędziem wybranym, przygotowanym do tego celu przez Boga. To jemu przez objawienie została powierzona tajemnica, o czym czytamy w Efezjan 3 rozdział 2 werset. Bóg podarował mu także również szczególne zrozumienie tej prawdy. I to widzimy w Efezjan 3 rozdział, werset 4. Oraz okazał mu łaskę, na mocy której mógł zwiastować między poganami niezgłębione bogactwo Chrystusowe. To widzimy w Efezjan 3 rozdział, werset 8 i 9. I po objawieniu tajemnicy odnośnie Chrystusa i Jego Kościoła zamknięty został krąg objawień Bożych. Jako sługa Kościoła apostoł Paweł został powołany, aby dokończyć Słowo Boże, bo tak mówi nam pierwszy rozdział listu do Kolosan,
25 werset. Dokończyć Słowo Boże i on to zrobił. Dokończył Słowo Boże. To on ujawnił światu nieznane dotąd myśli Boże. Z chronologicznego punktu widzenia nie był wcale ostatnim autorem ksiąg nowotestamentowych, ale po jego odejściu nie zostały już objawione żadne zasadnicze prawdy. Natomiast w czasie, w którym Słowo Boże nie było jeszcze dopełnione, Bóg dawał swoim sługom nowe objawienia. O tym przecież jest mowa między innymi także w pierwszym liście do Koryntian, 14 rozdział, werset 6, gdzie apostoł Paweł mówi: tak tedy, bracia, jeżeli przyjdę do was i będę mówił językami, jakiż pożytek z tego mieć będziecie, jeżeli mowa moja nie będzie zawierała czy to objawienia, czy wiedzy, czy proroctwa, czy nauki. Ta wypowiedź apostoła przedstawia cztery różne sposoby pouczania wierzących. Objawienie jest przekazaniem nowych, dotąd nieznanych prawd. Poznanie albo wiedza jest zrozumieniem myśli Bożych, o czym mówi nam 1 Koryntian 12, rozdział 8, werset. Proroctwo, podobnie jak objawienie, może zawierać nowe, przyszłe rzeczy, ale może oznaczać także oświecenie sumień słuchaczy, o czym wcześniej już wspomniałem. Objawienie i proroctwo nie są zatem tym samym. Nauka natomiast jest pouczeniem wierzących w myślach Bożych i po prostu jest wykładaniem Pisma Świętego, tłumaczeniem, co Pismo Święte mówi. W pierwszej fazie chrześcijaństwa przed zamknięciem Nowego Testamentu ustna służba wierzących nierzadko zawierała objawienia. Na przykład w pierwszym liście do Koryntian 14, 26-30 czytamy: cóż tedy, bracia, gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem. Wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Lecz jeśli by ktoś inny z siedzących otrzymał objawienie, pierwszy niech milczy. Pierwszy list do Koryntian 14, 26-30. Od kiedy krąg objawień Bożych został zamknięty przez pisarzy Nowego Testamentu, nie ma już kolejnych objawień. Apostoł Paweł był narzędziem, przez które Słowo Boże zostało dopełnione. W ostatniej księdze Biblii czytamy jednoznaczne słowa: świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi. Jeśli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu plag Bóg opisanych w tej księdze. A jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego, z drzewa życia i ze świętego miasta opisanych w tej księdze, czyli w księdze objawienia, 22 rozdział 18-19. Tak więc, przechodząc do tych właśnie zagadnień, to piątym powodem, dla którego nie jestem charyzmatykiem ani zielonoświątkowcem, są właśnie te kwestie nadużyć tego ruchu w zakresie objawień i proroctw. Więc jakbym chciał to podsumować, wypowiedzi Nowego Testamentu na temat objawień i proroctw Bożych, to zwróciłbym uwagę po pierwsze na to, że objawienie oznacza przekazanie nowych, dotąd nieznanych myśli Bożych. Od chwili zamknięcia Nowego Testamentu nie ma nowych objawień prawd chrześcijańskich. Po drugie, prorokowanie to mówienie przez Ducha Świętego z bezpośredniej społeczności z Bogiem, mające na celu zbudowanie sumień słuchaczy. W czasie powstawania Nowego Testamentu służba ta polegała także na przekazywaniu nowych prawd i przypominała objawienia. Ten rodzaj prorokowania wygasł, podobnie jak objawienia. Służba prorokowania może jednak być wykonywana po dziś dzień w znaczeniu pierwszego listu Piotra 4,11, gdy chodzi o mówienie, jak Słowo Boże mówi, czyli adresowanie Słowa Bożego do serc i sumień słuchaczy oraz stawianie ich w świetle prawdy Bożej.
Czyli jest to prorokowanie, ale tylko w tych zakresach, bez tego zakresu pełnego. Mnogość niespełnionych tak zwanych proroctw czy objawień nowożytnych i współczesnych proroków chrześcijańskich, charyzmatycznych, zielonoświątkowych powinna obudzić każdego chrześcijanina, który chętnie zajmuje się tego typu sprawami. W Słowie Bożym jest co prawda wiele proroctw i obietnic, które czekają jeszcze na wypełnienie, ale o nich mówi apostoł Piotr wyraźnie. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi, albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, 19-21 wersetu. Kolejny, szósty powód, dla których nie jestem zielonoświątkowcem ani charyzmatykiem, jeśli Bóg pozwoli, przedstawię w następnym nagraniu i będzie dotykał kwestii tak zwanych uzdrowień dzięki modlitwie. Była to piąta część serii 40 powodów, dla których nie jestem zielonoświątkowcem ani charyzmatykiem. Dziękuję za uwagę. Z Bogiem.